Witam Was w kolejnym odcinku z serii Od Niczego do Wszystkiego. W dzisiejszym odcinku będziemy siać rzepak. Postanowiłem, że teraz będą takie odcinki, że będę Wam mówił coś od czasu do czasu, a jakbym na przykład siał całe pole, to będzie timelapse. Teraz macie ankietę w prawym górnym rogu i zadecydujcie, czy Wam się podoba takie rozwiązanie, czy nie. Dobra, więc odpalamy sobie Ursusa naszego. I tutaj teraz zaraz sobie go podłączymy do siewnika. Tak pomyślałem, że wszędzie zasieję rzepak, żeby nie latać z tymi przyczepami. Okej. Dobra, teraz tylko to podczepić. Okej, podnosimy. Ile tutaj mamy? U, malutko. Dobra, zmienimy sobie na rzepak. Okej, i go teraz napełnimy. Tylko żeby nie pozawadać tutaj, bo kurczę, na styk wchodzi ten siewnik. Na tej koło roweru przejeżdżamy. Okej, tutaj mam takie worki. Dobra, już jest napełniony na maksa. Tak. Dobra, teraz tutaj powolutku wyjechać. Okej, więc timelapse. No jak widzicie, skończyłem pierwsze pole, pozostało jeszcze tylko 4. We can run away.
Gdzie już skończyłem drugie pole, no to jeszcze tylko 3. Ja skończyłem już trzecie pole, stały 2, a kurczę, tylko 200 kilo, 2 metry poszły tylko tego rzepaku. Tutaj czwarte pole, właśnie jedziemy teraz na ostatnie. W siewniku zostało mi jeszcze 300 kilo ponad, więc tam na pewno starczy, więc na 5 polach będzie rzepak, więc tak, to już tutaj powoli się zbliżamy do pola. A to pole jest najmniejsze, to kilka dosłownie zejdzie. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end, it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I deserve to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear.
skończyliśmy się w rzepaku. Teraz nic nie pozostaje nam, jak wrócić na gospodarstwo i odstawić maszynę. Tutaj sobie jedziemy. Dróżką asfaltową. A, bra, zapomniałem sobie bramę otworzyć. Będzie jeszcze wyskoczyć. Okej, wyskakujemy. I otwieramy. Bramie się chyba zmieszę już tym silnikiem. No, zmieściłem się, o dziwo. Dobra, więc Ursus zgaszony. Jeszcze pójdę, zamknę bramę. Okej. Więc ja serdecznie dziękuję wam za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku.